Witam serdecznie, Roman Prawica. Panie Romku, jest pan ten trenerem rocznika 2002. Czy na tych mistrzostwach nie było tych zawodników za mało, bo ja naliczyłem czterech, którzy są w szerokim szkoleniu? Na mistrzostwach było bardzo dużo, bardzo zadowolony jestem. Ale poodpadali w tych drużynach w półfinałach. 2002, ale dwie drużyny praktycznie grały samym rocznikiem 2002, bo i Polonia Warszawa i Biofan Poznań. Także no nieszczęśliwie nie załapał się z Katowic Kłaczek. Dąbrowa Górnicza też tam zabrakło niewiele. Dąbrowa też niewiele brakło. Bardzo zadowolony jestem z chłopców, gratuluję im i czekam na nich na obozie w lipcu. A tu ta czwórka, jak wypada, Szymański ze Zastalu, Zieniewicz z WKK. Cieszę się, że nie są to chłopcy, którzy tylko siedzą i przyglądają się, ale którzy wnoszą też do grania w każdym meczu praktycznie. Niektórzy wychodzą i w piątkach i dużo wnoszą, są takimi zawodnikami, którzy można powiedzieć podstawowymi, także na pewno dużo doświadczenia. Jakie plany kadra 2002 ma w najbliższym czasie? 2 lipca spotykamy się 24 zawodników. Będziemy mieli zgrupowanie we Władysławowie. Także większość... Ale już nie razem 2-1, już osobno. Osobno 2-1 już ma przygotowania. W tej chwili rozpoczynamy Mistrzostwo Europy. Z tego co tam wstępnie z trenerem rozmawiałem, to wiem, że jakichś zawodników weźmie z 2002 na przygotowania. Także też cieszymy się, że chłopcy będą mogli wcześniej rywalizować o miejsce w ścisłej 12 czy 16 na Mistrzostwo Europy. A sama kuźnia tutaj 2001, no... Sama kuźnia, myślę, że to jest sukces naszego zespołu, że w ogóle znaleźliśmy się w finałach. Mamy ograniczony skład. Myślę, że chłopcy dali z siebie maksymalnie tyle, ile mogli. No, wczoraj był mecz, który był teoretycznie pierwszy mecz, który był w naszym zasięgu. Nie udało nam się wygrać. Z każdym meczem to obciążenie jednak wychodzi, no i chłopcy są już dosyć mocno zmęczeni, a jeszcze mają w głowach to, że czeka ich gimnazjada i praktycznie za parę dni z powrotem wracamy. Na pewno na gimnazjadzie będzie lepszy wynik niż tutaj. No, miejmy nadzieję, że tam będziemy mogli zdobyć wyższe miejsce, ale myślę, że kultura gry, jaką prezentujemy, no, organizacyjnie jak tutaj wygląda w Ostrowie? Organizacyjnie jest bardzo dobrze. Organizatorzy, trzeba ich pochwalić, że są świetnie zorganizowani. Rodzice tutaj bardzo pomagają, także gratulacje dla organizacji. Dziękuję. Tam